nazywam Piotr Pasieka na Skarpie. 30 kwietnia 2023. Ładny widok. Pyłek noszą. Różne kolory. Różne odcienie żółtego, pomarańczowy. Gdzieś jakiś czerwony wleciał, także działają. Dzisiaj od rana byłem na pasiekach w lesie. Dzisiaj muszę jeszcze chociaż te dwa tu przejrzeć, bo dawno do tych dwóch akurat nie zaglądałem. Zobaczymy, co tam się dzieje. Nawet w te zimne dni cały czas pszczoły latają i dużo wody noszą. Także zakładam, że jest dużo czerwiu. No dobra, cięcie. Zobaczymy, co tu się dzieje. Cała ramka pierzgi. I coś się leje. Kolejna cała zawalona pierzgo. Ramki pracy to już poprzebudowywane, podtruta. No ale i tak dostaną. Ale ładnie pachnie. Jaj, na razie nie widać. No jest od groma pierzgi, ale już w niektórych komórkach popodlewane jaja są na tej.
na tej są świeżo podkładane jaja. Ale takich podlewanych starszych to coś jeszcze nie widziałem. Ciekawe jak w górnym korpusie, bo matka jeszcze też się gdzieś nie ujawniła. Namawiałem żonę na przegląd. Dzisiaj coś tam w ogródku robi. Jutro jakiś filmik z szefową nagram. To czerwie jest zakryte. Tu jest dużo. Szukam też jakiś tam sobie gdzieś. Nie chcą matki wymienić, chociaż tu matka z zeszłego roku. Matka tu raczej widzę, że czerwi ok. Nie ma co się przyczepić. Ma dzisiaj bardzo przyjemne pszczółki. Nie wiem jak to robić bez rękawic, już nie mówię co. O matce. Coś mi się dzisiaj ze zmęczenia chyba źle gada. Kolejna ramka po przy... Przerabiały sobie na truta. Wianuszki wszędzie pokarmu. Ładnie pachnie. Może już mniszek. Też klonów tutaj dużo jest. I co niektóre już poprzekwitały, ale... Co niektóre jeszcze kwitną, także mogą sobie nosić. No już nie mówiąc o tym, że sady są niedaleko. Paręset metrów. Przejeżdżałem dzisiaj tamtędy, wracając z pasiek leśnych, to no tam to jest hektary różnych drzewek owocowych. No widzę, że masowo trutnie sobie ciągną. Jutro ma być bardzo ciepło. Dzień pojutrze. Chciałem ten przegląd zrobić. Ciasto nie mają, tego tutaj raczej nie ma problemu, żeby chciało im się uciekać. Z tej strony pusto, a tutaj zalone na kropę bardzo ładnie pachnie. Dobra. No i dobra, co w górę? Ładnie zawalona miotkiem. Bo szarki nie obrabiały węzy z zeszłego roku do końca. Widzę, że się skupiły na noszeniu jedzenia. Nie było, że matka nie ma gdzie czerwić. Jest ciężka.
dużo pierzgi i miodu. I tak samo. Cały środek. Nawet nie to, że cały środek, bo jest bardzo dużo tutaj larw tutaj. Że matka poszła do góry z czerwieniem. No, o ile na dole nie było za dużo miejsca, bo pierzgi było dużo, trochę jaj nie za dużo, ale było. Tak jak widzieliście też. Tutaj to samo. Sporo jaj. Jest ok, matko ładnie. Staną dzisiaj jeszcze na stareczkę. Na razie bez kraty odgrodowej. O, trutnie sobie już chodzą, ale to już przy ostatnim przeglądzie były. Czekaj. Także pokarmu nanosiły dużo, już mi się nawet nie chce patrzeć, bo są jaja, młoda pszczoła, stara pszczoła, mateczki nie widać. Ale czy to takie ważne, o ile jej nie zmiotę, to... Myślę, że jest wszystko dobrze. Im dzisiaj dennicę, bo tak w sumie mocowanie tych klatek robię z drugiej strony, nie od środka, bo źle się zamyka. Pszczoły sporo, także myślę, że... Ale zapach jest, uwielbiam wiosenny miodek, jak ładnie pachnie. No, larw jest sporo, czerwiu. Nadstawka dzisiaj wlatuje do tej roboty. Nadstawki jeszcze nieruszone. No tutaj pokarmowa. Jaj tutaj nie ma. Młoda pszczoła sobie tu śmiga. Co one tutaj tak nadbudowały? Co tu tutaj na tej ramce takiego, że taka dziura była? O, ta rzeka ciężka. No ta jest ładnie zawalona jedzonkiem.
miodek, trudnie śmigają. A tu taka dziura w narożniku była, to sobie pociągnęły na tamtej, nadbudowały. Dobra, i ostatnia. Dobra, tam obrócę. Niech ją odbudowują. A tutaj dostaną tą. Spokarnie. No i dobra. Nie jest źle. Coś dzisiaj nie mam gadanego. Mieliśmy jechać nad morze, ale... Ładna pogoda, trochę roboty przy pszczołach. Jednak nie jedziemy. Także dzisiaj trzeba trochę degustować miodku pitnego. O, jak to strząsnąć tak wysoko. Dziewczyny. To bym chciał dać gdzie indziej. No dobra, zamykamy. Ale zapach, uwielbiam.